Najlepiej czuję się na lewym, prawym skrzydle. Lepiej na lewym, zejście do środka, uderzenie. No przed nami 8 tygodni treningowych, które są przez nas bardzo szczegółowo zaplanowane. Podzielony ten okres przygotowawczy jest na takie dwa główne etapy. Pierwszy to przygotowania w Polsce. 4 tygodnie i 5 sparingów bardzo wartościowych. I w tym na pewno czasie bardzo duży aspekt kładziemy na przygotowanie fizyczne i z pewnością przy naszym dużym zmotywowaniu będzie to zrobione na dobrym poziomie. Wierzę w to, że zdrowie nam dopisze i w ten drugi etap, wylatując do Turcji, przejdziemy też bardzo dobrze i zrealizujemy cele, które też są założone na ten drugi etap. Nie zapominając o aspektach przygotowania motorycznego, chcemy szlifować bardzo mocno nasze aspekty taktyczne. Już dzisiaj są zajęcia z piłkami, taka jest nasza filozofia pracy, żeby łączyć to wszystko ze sobą razem i na pewno łączyć przyjemne z pożytecznym. Chcemy bardzo dużo intensywnego biegania, również z piłką i dlatego tak, a nie inaczej. Ten pierwszy mikrocyk nie kończymy sparingiem, zawsze tak planuję sobie te przygotowania, żeby tak się nie działo. Natomiast już następny mikrocyk to już dwa sparingi, finalizacja drugiego mikrocyklu sparingiem z Krakowią i ze Stalą Rzeszów. Później mamy bardzo fajne sparingi, bo i Sandecja, i Wisła Kraków, i Korona Kielce. I potem niedzielny sparingu z Koroną Kielce w środę wylatujemy do Turcji, gdzie mamy zakontraktowane już trzy też bardzo wartościowe sparingi. Jakby z różnym stylem piłkarskim i fizycznym i na tym też nam bardzo zależało. Jesteśmy 14 dni takich roboczych w Turcji. Później pracujemy mikrocykl na naszej naturalnej nawierzchni podgrzewanej i to jest ostatni mikrocykl przed ligą. Powodem mojej decyzji była nieregularna gra. Nie ukrywajmy, że chciałbym grać więcej, ale to nie jest tak, że przyjdę do klubu z pierwszej ligi i po prostu dostanę od razu miejsce w pierwszym składzie. Przyszedłem tutaj, żeby podjąć walkę o skład. Najlepiej czuję się na lewym, prawym skrzydle. Lepiej na lewym, zejście do środka, uderzenie. Bazuję głównie na szybkości. Uderzeniem też dysponuję z prawej i lewej nogi równocześnie dobrym. Mówią o tobie, że jesteś szybszy niż Andrzej Jabłkowicz. Znasz program Andrzeja Jabłkowicza? Nie zdążyłem jeszcze poznać. A czyli, że jesteś bardzo szybki, potwierdzisz? Potwierdzę. Tak, miałem jeszcze oferty z innych klubów, ale zdecydowałem, że przeniosę się do Stali. Jest naprawdę tutaj o co grać. Lubię takie wyzwania. Znam Mateusza Spychałę z występów z kadry. Razem graliśmy jeszcze nawet niedawno. Poznaję jeszcze też Leandro, przeciwko któremu grałem swój czwarty występ w Ekstraklasie. Jest takie zdjęcie? Jest. Nawet są 2-3 zdjęcia, pamiętam. No Max to bardzo dobry piłkarz i nieprzypadkowo znalazł się na poziomie Ekstraklasy. Natomiast nie ma ludzi niezastąpionych. Pracujemy nad tym, aby uzupełnić tą lukę, myślę o skrzydłowym na dobrym poziomie i jest z nami dzisiaj Peter Dungel, który w ostatnim czasie bardzo dobrze wyglądał u lidera słowackiej drugiej ligi FK Pochronie, dobrze funkcjonuje na lewym, prawym skrzydle, również jako napastnik, 8 bramek, 3 asysty. I jego taka analiza indywidualna, taktyczna spowodowała, że znalazł się tutaj z nami w tych pierwszych dniach przygotowań. Przed nim testy medyczne i motoryczne i zobaczymy, czy to też pasujące puzzle jakby do naszego modelu gry. Denis Gojko to młody zawodnik z Gliwic, który was przyszedł też wzmocnić. Tak, oczywiście. Na pewno w momencie, kiedy Sebastian Berger podjął decyzję, że skraca wypożyczenie, na pewno musieliśmy uzupełnić rywalizację wśród młodzieżowców i dlatego transfer Denisa, który jest głodny gry, który jest na pewno warty dania mu szansy.
bardzo szybki, skrzydłowy i chcemy go rozwijać i taki jest cel. No my możemy tylko się z tego cieszyć, że mamy taką pozycję wyjściową, że zapracowaliśmy sobie tymi 21 kolejkami w tamtym roku na to, żeby o tym w ogóle mówić. I takie było założenie, żebyśmy o to walczyli. Specyficzny okres przygotowawczy, bo specyficzna runda, że tak powiem, musimy przygotować się nie do maratonu, a do takiego sprintu przedłużonego. Myślę tutaj o tych 13 meczach, a wiemy, jaki jest początek kalendarza i już w tych pierwszych spotkaniach dużo się wyjaśni i my się cieszymy, że o taką stawkę możemy grać.